Dzień dobry. Tak czy owak jestem Nowak, czyli dziadek w kuchni. Parę dni temu puściłem filmik o przygotowaniu kapusty, ale to był przepis na kapustę, którą można przechowywać rok, dwa, trzy. Oczywiście, że nie ma sensu 3 lata przechowywać kapusty, czy 2 lata. Należy robić to częściej, produkować kapustę częściej, ponieważ podczas przechowywania nie ulega wątpliwości, iż kapusta traci wiele wartości odżywczych, przede wszystkim dużo witamin, ubywa szczególnie witaminie C, z której słynie, tak, można nazwać, słynie kapusta, nasza prosta kapusta kiszona. Sądzę, że nic nowego nie powiem, ale jak już zacząłem, to dokończę. Dawniej, kiedy szykowano się do dalekomorskich podróży statkami, to obowiązkowo na pokładzie były beki z kapustą kiszoną. Ponieważ wcześniej, jeżeli tego nie robiono, to ci, którzy brali udział w wyprawie, członkowie załogi, chorowali na szkorbut, a to jest choroba absolutnie związana z brakiem witaminy C. Więc kapustę kisimy raz na rok, w sezonie, w sposób jaki, żeby się dobrze przechowywała, bez żadnych konserwantów, w słoiczkach, jest podane na jednym z moich filmów. Kapusta kiszona, dziadek w kuchni. Tak czy owak jestem Nowak, taki tytuł chyba tego filmiku jest i tak zresztą będę spróbował swoje filmiki tytułować. Mam dosyć duże doświadczenie technologiczne, takie fachowe w przetwórstwie owoców warzywnych i pomyślałem, że na właśnie moje starsze lata mógłbym troszkę tych wiadomości przekazać, bo do tych wiadomości, które nabyłem w szkołach dochodzi duża praktyka. A jak mówi amerykańskie przysłowie czy powiedzenie, practice makes perfect, czyli praktyka czyni mistrza. Istotnie byłem w jednym zakładu przetwórstwa owocowarzywa, najpierw mistrzem produkcji, kierownikiem i jeszcze gdzieś tam troszkę wyżej. Ale przecież nie o tym mam Państwu mówić i ględzić. Ale proszę wybaczyć, jak Państwo zobaczycie taką siwą głowę i że dziadek coś tam robi, gotuje albo gra na harmonijce, to proszę wybaczyć, bo dziadek już nie musi być taki perfekcyjny. Koniec. Dzisiaj daję przepis na kapustę kiszoną, błyskawiczną. Proszę Państwa, za 3 dni będziecie mieć Państwo kapustę ukiszoną i to nie za twardą, dobrej jakości, bo jeżeli będziemy w sposób tradycyjny kisić, to za 3 dni ta kapusta będzie no taka jeszcze choróbka, zachrupka i mało kwaśna. Natomiast przepis, który ja Państwu podam, zapewnia, że za 3 dni kapusta będzie miała po prostu wyraźną kwasowość, taką jaką lubimy. A przepis jest prosty. Szatkujemy kapustę na szatkownicy takiej. Albo jak ktoś ma wprawę, to sobie nożykiem pięknie na deserce pokroi. W końcu tu nie robimy ilości przemysłowych. To już do Państwa uznania. Należy używać noża, oczywiście kwasu odpornego, bo jakiś inny nóż, to witamina C by szybciutko znikała. Szatkujemy kapustę. Dajemy do garnka glinianego. Tylko w tym dniu, w którym będziemy tą kapustę chcieli ukisić, to jest jeden warunek. Musimy gotować nasze popularne ziemniaczki, które wiadomo, solimy do smaku i gotujemy. Kiedy ziemniaki już będą ugotowane, gotowe do ugniatania, czy tam podawane w całości, to już niuanse, poszatkowaną kapustę zalewamy właśnie tym wywarem z gotowania
ziemniaków. Przez gotowanie dosyć dużo, no oczywiście przez gotowanie ziemniaki niestety tracą dużo witaminy C, no bo temperatura to jest wróg numer jeden plus tlen, plus powietrze dla witaminy C. Ale ten wywar będzie mimo wszystko pewną ilość witaminy C będzie miał pewne sole mineralne wygotowane z ziemniaków i co ważne będzie miał sól, bo ziemniaki były posolone, więc uszatkowaną kapustę zalewamy tym wywarem prosto, dosłownie z gara, wrząco, żeby nastąpiło równocześnie, musi być to wrzące, żeby nastąpiło sparzenie tej kapusty. Można to nazwać fachowo zblanszowanie, a więc pewne unieczynienie, dezaktywacja pewnych enzymów, które niszczą witaminę C. Więc tą kapustę zalewamy tym gorącym wywarem z ziemniaków. Tłuczkiem lekutko tam możemy pougniatać. Położyć talerzyk. Na talerzyku można położyć no, kamień, a jak nie, to proszę położyć słoik glitrowy zakręcony z wodą. On będzie takim naturalnym obciążeniem. No, może lepszy kamień, bo ja by tak czasem ten słoik coś tam przy wyjmowaniu pęknął, to byłaby ta robota. No, a nic, co tutaj, jak Państwo widzicie, wielkiej roboty nie ma. Proszę spróbować. Byłbym bardzo wdzięczny za poczetniak, jak Państwo zrobicie, po czterech, ona się oczywiście będzie się trzymać i tydzień, i dwa tygodnie, ale jak będzie nieduża ilość, to pewnie Państwo ją szybciutko schrupiecie. Także jeżeli Państwo uznacie, że coś tu było sensownego, to prosiłbym o subskrypcję, o polubienie, o komentarz. Proszę pisać krytyczne, proszę jakieś uwagi, ja się krytyki nie boję, uczę się w dalszym ciągu, mimo że już parę ładnych lat się tego przetwórstwa uczę. No to tyle mojego gadania, mojego ględzenia. Jak Państwo zobaczycie siwą główkę starego dziadka, zobaczcie, co on tam nadaje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia ewentualnie.